Jakąś propozycję? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta Koła. Informację przedstawi pan burmistrz Krzysztof Witkowski. Szanowny panie przewodniczący, państwo i panowie i panie radne. Prowadzono na bieżąco rejestrację zamówień o wartości do 130 tysięcy złotych i powyżej. We wszczętym drugim postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Koło na rok 2022, dla którego termin składania ofert upłynął 22 listopada, dokonano w dniu 10 grudnia wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Miejski Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z ceną brutto 4 376 146 zł i 69 groszy. W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Trwają czynności proceduralne zmierzające do zawarcia umowy. We wszczętym postępowaniu na realizację w trybie z wolnej ręki usługi pod nazwą oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych znajdujących się w obrębie gminy miejskiej Koło na 2022 rok w dniu 24 listopada tego roku opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z firmą Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu. A w dniu 8 grudnia tego roku o godzinie 9 w siedzibie Urzędu Miejskiego przeprowadzone zostały negocjacje warunków przyszłej umowy oświetleniowej. Spółka zaproponowała cenę za wykonanie usługi w wysokości 1 862 000 zł brutto. W wyniku negocjacji ostatecznie ustalono wartość umowy na kwotę 1 783 500 zł brutto. Trwają czynności proceduralne zmierzające do zawarcia umowy na realizację przedmiotowej usługi. Korzystając z okazji tego okresu przedświątecznego, chciałbym wszystkim państwu radnym życzyć spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję. Dziękuję.